No, dzień dobry, witam wszystkich. Witam jojo. Mam nadzieję, że mija wam. O Jezu, co jest? Znowu mi się włączyła muzyka. Tym razem za głośno. Mam nadzieję, że bardzo dobrze wam mija dzisiejszy dzień i chyba dla większości to jest. Znaczy, w sensie to są wakacje. Także tak powiedziałem wcześniej, tak jeszcze wam tutaj obrazek pokażę. Tak, żeby nie było, że to krzyk to ten zły. Nie, ale tutaj macie po prostu. Wesołych i bezpiecznych wakacji życzę ja. O. Także mam nadzieję, że po prostu będziecie się dobrze bawić przez te 2 miesiące luzu i. Czy będziesz mógł zagrać? Wiesz co? Póki co będę grał samemu, ponieważ, tak jak wiesz, po prostu lubię poczuć ten klimat i trochę tego dreszczyku. Jak gram samemu, to po prostu się tej gry boję, a jak gram z kimś, to się rozpraszam i tak naprawdę. Słabo mi to idzie. Dobra, poczekajcie sekundę, tylko odpalę tą gier już odpalę gierkę. Także 1, 2, 3. I fazmofobia została odpalona. Mamy to. Tylko ja mam pytanie, czy ja dźwięk mam w tej grze? Bo coś mi się w opcjach po aktualizacji zadziało i nie wiem, czy mi to działa. Będzie, Welcome aczkolwiek back. tu już jak Welcome to wrócę the job z site. fryzjera. Bo na fryzjera mam tam, no, za powiedzmy 1,5 godziny muszę I've gathered a wychodzić. list of other hunters asking for help. Dobra, stworzymy grę prywatną, wybierzemy kontrakt. Co byśmy chcieli? Widzowie, jaką chcecie mapę? Na co mam się szykować? Psychicznie, w ogóle mentalnie. Willow? Mapa, na której umieram cały czas? No dobra. Niech wam będzie. Kamerę na głowę nie biorę, światła chemiczne wezmę. A teoretycznie czerwień nie biorę, notatnik wezmę. Pigułki oczywiście, jeden termometr się zawsze przyda, czujnik dźwięku. No i mamy problem, nie mam czujniku dźwięku. Wezmę sobie dwa. Ten? Dwie latarki, statyw na maksa, kadzidło na maksa, sól na maksa, spirit box mi się jeden przyda. Kamera wideo, oczywiście wszystko. Krucifiks, to będzie dzisiaj. Część naszej zabawy z krucyfiksem. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze tego nigdy nie robiłem. I zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Znaczy, teoretycznie tak, ten termometr może być. Czy możesz Szymix dołączyć? Aktualnie będę grał solo, ponieważ lubię samemu zaczynać streama i lubię samemu sobie zagrać. Także póki co będę grał solo. I później nie wiem, czy, nie wiem ile mi zejdzie w ogóle granie solo. Także teraz nie będę obiecywał z czasem. Bo to jednak. Nie wiem ile mi to zejdzie. Hej, stronka, witam, witam. No, no dobra, co my tutaj mamy? Wiemy, że duch to Carol Davis. Także będzie zabawa. Carol Davis, pi korki w piwnicy. Ja bym zagrał jak chcesz, wiesz co? Ale to mówię, to później, co nie? I jumpscare'ów nie używajcie teraz, tylko później, bo jednak nie chcecie chyba, żebym po prostu. Może inaczej, chcecie, żebym się przestraszył, to zróbcie to w odpowiednim momencie, bo jak będziecie cały czas tego używać, to ja się znieczulę. Ja się znieczulę i już potem w ogóle nie będę mi straszyć takie rzeczy. A jako tako się boję jeszcze tej gry, także nie zmarnujcie tej okazji. Nawet nie tyle co podczas hunta, co po prostu jak będę skupiony na grze. Are you there? Okej. Duchu. Ależże już? Ej, ghost. No tak, jest w kuchni, mamy tutaj nóż. Czyżbyś, duchu, chciał mnie zabić? Are you there? Dobra, ja mam pomysł. UV-kom nic tutaj nie mamy. To jest. Dobra, na razie zostawimy te rzeczy tutaj. Duchu, duchu, pokaż się. Ja zaraz wam coś pokażę. Tylko to będzie bardzo. Kurde, te shadery mi się wydaje, że są chyba za ciemne. Boję się, że wy po prostu nic nie będziecie widzieć. Chyba będę musiał podjaśnić później grę. Ogólnie postaram się wykonać egzorcyzm. Znaczy. Wykonać egzorcyzm. Będzie to nieudolna próba tego. Aczkolwiek chcę po prostu
spróbować nadać temu klimat. Czyli wyłączyć te shadery, powiadacie. Tylko kurde, może inaczej, poczekajcie. Co to robi? Ups. Aha, to komik jest taki. Dobra, dajcie mi sekundę. Jakbym ustawił sobie coś takiego. Nie, nie działa. Jak ustawię sobie... To już są chyba takie... O ja pierdziele, ale te kolory są beznadziejne. Dobra, light preset. Czekaj, to miał być light czy dark? Bo ten dark jest bardziej klimatyczny niż light? Dobra, to może inaczej. Dobra, zostawię to i później coś pokombinuję, bo ja nie wiem jak to się wyłącza. Efekt tutaj. Shader, skill effect, restart tutorial. Dobra, nie chcę mi się teraz z tym bawić, wiecie? A, tu mi to wypadło, ja się dziwię, co to było, takie dziwne, dziwne, dziwne coś. Dobra, lecimy. Może inaczej, tą książkę zostawię, bo za cholerę nic nie zobaczę. Drzwi otworzyłeś tutaj, duchu. Ale czemu... O, freezing mamy, dobra. O, świetnie. How old are you? Ghost. Where are you? Carol Davis. Can you answer up? Are you there? Do you want to speak with me? Carol Davis. Kurwa, ty rzuca wszystkim. Przepraszam za wyklinanie. Aczkolwiek czasami mnie przechodzi taki dziwny stresik. A podczas stresu po prostu tego nie kontroluję. O kurwa. Chodź tu. Ale skubany. Hej latacko, witam. Okej, okay, mamy freezing, mamy zdjęcie. To nie może być fantom, ponieważ nie zniknął podczas... Płatki. Mam aparat przy sobie, to trochę źle. Weź interakcję z przedmiotem, tak? Kręcicie to? Dobra. Cześć, nożyku. To chciałbyś mnie zabić, co? O! Tak? A nie, to ty byś chciał mnie... Drzwi... Ta, otwierasz mi drzwi? Dobra, wchodzę jak król do swojego mieszka... Ale czym? Co to jest za... To coś lata, to jest rekin, to jest rekin, to lata. Ej, dobra, nie wychodzi mi interakcja. Za mało stresu. Tak, chciałeś, żebym tu wszedł, duchu, i co, teraz mnie tutaj weźmiesz, tutaj wsadzisz do szafy, ta? I nie wyjdę, co? Kręcicie to, ta? Lubisz to, co? Miałem robić egzorcyzm, ale cisnę się bez bekę, taki jesteś, taki jest twój obraz, duchu. No widzisz? Nic na to nie poradzisz, to ja jestem panem tego domu. Aha, mam się iść wysrać, ta? Tak sądzisz, duchu? Lubisz to? Dobra! Idę się wysrać, a żebyś wiedział. Dobra. A tylko otwórz mi drzwi, to zobaczysz. Popamiętasz czasy to krzyka w twoim mieszkaniu. No i teraz będzie. O! Dobra, nie umiem dać. Ale poszło? Z gruzem. Powiedział. A nie, bo to Twitch banuje za te słowa. Tak, już nie będę tego mówić. Wracając do tematu, duchu, co chciałeś mi w tej łazience pokazać? Że masz nowiutki sedes, na którym się nie wysrasz, tak? To ja pierwszy skorzystałem z tego sedesu, nie ty. Także, duchu, nie podoba mi się ta sytuacja. Tobie też się nie spodoba. Jak pójdę, posadzę jeszcze drugiego kloc. Bingery. Aha, chciałeś mnie tam zaprowadzić, żebym. A to był IQ 200 movement, duchu. Mamy finger i freezing. Czuję to. Ty też to poczujesz, jak... A, poczujesz, zresztą poczujesz to i teraz. Pa. Widzisz to, duchu? Będziesz... Lubisz to, tak? Pa, 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 pa. O! Taka ulga podczas srania na twoim kiebelka. Ty co, dalej się nie pokazujesz?
A żebyś wiedział, było przyjemnie. Czekaj, dobra, nieważne, to nie może być przyjemne. Żegnam. Trzasnę jeszcze drzwiami. O tak. No i pa, miał zrobić egzorcyzm, a wziął wybrech to ducha w jego domu. No nie, jestem najgorszy. Miał być klimat, no. Latacko, twoja wina. Żeś mnie podpuścił z tym przedmiotem. No i mamy zadanie, tylko nie przeczytam jakie, bo za cholerę... paranormalne, dobra. Mamy. Czyli co, teraz tak, freezing i fingerki. Czyli mamy... naciski palców i to może być raid, banshee... raid, banshee. To chamie ty, no to masz. No tak, no to mam, tak, a ty chciałbyś? Chciałabyś tak, żeby... chciałabyś w ogóle, żeby ktoś chodził do twojego domu i srał? Cześć, drukarko. Przypominasz mi Pepe Pana Dziobaka. Ale bez przesady, to się nie eskaluje. Wydałeś 6000? Wydałeś tyle punktów na to, żebym tylko powiedział do drukarki: hej, siemasz, co tam u ciebie? Nie odpowiesz mi, bo jesteś drukarką. Boże, ten co robi. Ej, dobra, weź się opanuj, chłopie. Kręci cię to, co? Ja pierdziele, ten co punktów ma do tego nastakowanych. Jak to masz chyba z tego, z 1000 godzin na streamach moich. Co jest? Ej, dobra, już nie spamuj tym, latacko. Ten co sobie punkty, nie wiem co zrobił. A czekajcie, zrobię jedną taką rzecz, dostanie timeouta, a zawsze po timeoucie jest takie coś, że się traci moderatora. Jak za tym X-em będzie ten, jeszcze jedno, to poleci timeoucik. A nie wiem, za spam, wyzwaniem. Profilaktyczny taki, wiesz o co chodzi. Duhu. On sobie pewnie tego jako moderator kupuje i anuluje, co nie? Ile masz? A ja tego nawet co żeś ty zrobił, że masz tyle punktów? A no właśnie, książka. Książki nie ma. O. Standardowe latacko. Hey ghost, can you show yourself? O, fajny laptop tu. Podoba ci się ten laptop duchu, co? Teoretycznie to jest w raid, ale jestem głupi. Bo mogę mu posypać solą. Nie wiem, follow age, watch time, coś takiego. O, 270 godzin. Dobra, ja wezmę to. Kadzidło i krucyfiks, fucking hell. Kadzidło i krucyfiks, ale zobaczymy czy to jest w raid. Bo bardzo mnie to zastanawia. Szczególnie, że jakąś się sama mam, bo mnie nie potrafię sobie w ogóle tego. Aha. I cyk, pamiątka, poduszku. Poduszku, kwiatuszku. Otóż takim byłeś duszkiem, duszku. Kwiatuszkiem. Aha. Dobra, to jest w raid jak nic. To jest w raid, bo śladów nie zostawia na soli. On nie tupta, pa, widzisz? On nie tupta nawet. Zrobię zdjęcie nawet. Nie ma. To jest w raid. A więc z duchu czuj się wyrolowany.
Prosto. Bardzo prosto. No, czemu to musi być tak gorąco? Dobra, krucyfiks i... A nie, smudge sticks pierw. Dobra, smudge sticks i lecimy z krucyfiksem później. No cóż. Jak Watykan kazał, to Watykan największy. Trzeba się słuchać. Otóż tak jak pan Jan... Boże, chciałem pan Janem powiedzieć. Never mind, bo się zaraz pogrążę. Duchu! Odpalam ci tego wielkiego mopsa. Wiesz to. Wdychaj to, co sam zostawiasz w tym powietrzu mroźnym. Tak jest. To są... gazy. Wszystkie były wzięte z swojego kibla. Otóż tak. O! W tym miejscu! A ty, jak nic nie robiłeś, tak dalej nic nie robisz, duchu. Wstyd. Ja się zastanawiam, kiedy ja umrę, bo zazwyczaj na tej mapie podczas pierwszego hunta już umieram. Także nie wiem, czy dam radę cokolwiek zrobić, jak mnie zaatakuje. To będzie standardowa procedura. Okrzyk martwy. To był zwykły, typowy dzień. Dawaj, duchu. Show yourself. Can you do something, ghost? You want to talk with me? To oznacza, że nie chcesz. Toxic creep. O, mamy wariata. Wzywajcie białych. Duchu. Aha, jeszcze więcej odcisków. Dobra, bo z nim się będę tak bawić. Kręci cię to, duchu? Lubisz to, co? No chyba bardzo to lubisz. Powiedzmy, że wierzę ci, że tu jesteś w tym mieszkaniu. Can you do something for me? Oprócz hunta, bo nie chcę umierać. Nie wiem czemu, ale to wyglądało jak... No właśnie, jak to wygląda okolica? Za ciemno, żeby zobaczyć okolicę. Hej, kaczuszka, jest koks. Witam, witam. I ja zdrowie kaczkę witam, co? Goście, wodoroście. Dobra, raid. Nie pamiętam, jak się nazywasz. Miller chyba. Kowis. Nie, Kowis Miller, czy coś takiego? Dobra, Miller, słuchaj. I know that you're here. So, please. Do something against me. Just attack or whatever you want. You can touch me. You can touch my tralala. Come on, ghost. Do something. I know that you're there. Knack, knack. Nie, nie, to powinno być inaczej. Knack, knack. Who's there? Me, I kill you. Hej, czekaj, Lymnara. Pozdrawiamy, Lymnarę. Ej, duch mi powoli próbuje zamknąć drzwi. Czy to oznacza, że on jest bardzo na mnie zły i będzie mnie chęcić? Krucyfiks? No właśnie, krucyfiksu. Krucyfiksie. Ja mam go w łapie, bo ja nic nie widzę. Także Lymnar, pozdrawiamy. Gdzie są korki? Jak mówisz jego imię, to się wkurza. Ale właśnie to jest najgorszy problem, że nie wiemy, jak ten duch już się nazywa. A nie chce mi się wracać do wana, bo pewnie znając życie odjadę. Duchu! A, to jest ta... O, tu jest mamy Krzyś! Krzysia, w łapie.
Duchu obrzydliwy, hałaśliwy. No znowu wszedł w tego, ale śladów nie zostawia. Czyli tak jak mówiłem. A jednak otwierasz mi drzwi. Czyli chcesz, żebym pojechał do domu, tak? Tego właśnie chcesz, duchu. Ale zobacz, trzymam w łapie krzyż, a teraz wyprawimy ci egzorcyzm. Masz przekichane, duchu. Zaraz wracam. Nie będziemy się już tak bawić. Ale sam tego chciałeś. Dziękuję, Limnar, za followka. I dobrze dla Tasko. Dobra. Teraz będziemy robić coś, czego nigdy w życiu nie robiłem. Będzie coś, będzie cringe. Dziękuję, Kaczuszka, za followka również. Oraz witamy na zamku zbudowanym z cringe'u. O. Aczkolwiek dzisiaj mało tego wylewu cringe'owatego jest. Chyba jeszcze za wcześnie. Dobra, duchu, powiedz mi, gdzie jest zapaliczka. O, no właśnie, jest zapaliczka. Dobra, to trzeba podpalić i trzeba to położyć w środek. To trzeba położyć w środek. Tutaj książkę. Dobra, to ciebie. Co to było? Ojej, Żyna, hej, hej, hej. Aha, ty do lekarza, ja do fryzjera. To jest sus. O, cii. Też tak potrafię. Tylko nie wiem czemu, ale duchy się bardziej mnie boją niż ja ich. Jak widzicie. A jest jakaś niepłatna fazmofobia? Hej, Krowier, dawno cię nie było. Witam, witam. To nie wiem, pierwsze słyszę, że jest jakaś taka fazmofobia. Dobra. Tutaj kładziemy Krzysia. A, no to ja nie popieram tego piractwa. Gra zasługuje na wydanie chociaż trochę tych cebulionów. Bo jakby nie patrzeć, jest to dobra gra. Duchu! Nie migaj mi tu światłami. Czekajcie, zapomniałem, jak się duch nazywa. Zaraz wracam. No właśnie idę. Aha, już tam mi robi dziwne rzeczy ten duszek. Ale będzie egzorcyzm. Dobra, ale będę musiał oczyścić tego ducha przy okazji. To tak, duch się nazywa Carol Davis. No wiedziałem, że coś tam Davis, Miller, coś takiego mówiłem. Nieważne. Dobra, lecimy do Carola Davisa. Każda gra kosztuje, ponieważ ludzie pracują nad nią i to nie jest... Tak, dokładnie tak. Nawet jeżeli spędzisz te 20 godzin, to mimo wszystko te 20 godzin to jest jednak czas, który ktoś też poświęcił. Carol Davis. Davis Carol. Jako, że jesteś bardzo złym i nieznośnym duchem, w imieniu naszego świętego pana tam na górze naszego. O, jasno się robi już na dworze, patrzcie. No to tak. Składam twojego laptopa w ofierze. Jako, że jesteś słabym, byłeś słabym gamerem i w TV wbiłeś tylko maksymalnie 15 level. Będziesz musiał się z tym pogodzić, duchu. No. Wykonałem ten oto ołtarz w celu pozbycia się twojej duszy z tego pięknego mieszkania, żebym ja mógł po taniości je odkupić. Tym nożem przypieczętuję twoją porażkę. Wyhartuję na tym zeszycie twoje inicjały. Davis Carol. Nie, to ta Carol fuck it. Po prostu pociacham ci tego zeszyt. Także, duchu, słuchaj, ty jesteś sus. To ty wentowałeś, kiedy byłeś mały. Widzisz tego spalonego gibona? To jest znak mojej nienawiści do ciebie. Spaliłbym tą chatę, ale nie mogę, bo chcę ją przejąć. Rozumiesz to, duchu? Także słuchaj teraz. Ja, Toksik, kapłan trzeciego poziomu, rozkazuję ci opuścić to mieszkanie. I mnie to nie interesuje, że to twoje. A Spirit Box... O, mrugasz światłami, nie podoba ci się to, tak? Zimno. O, kurwa. Nie, to jest raid.
Zjawa. Dobra, duchu, chciałeś zrobić klimat, dobra. Czyli słuchasz mnie. Nie rozproszysz mnie, duchu, nie sramy do zlewu. Tak, obsrałeś zbroję, ale nie znaczy, że musisz to robić tu publicznie, okej? Okay? Streama mam, później. A zresztą byś poszedł do toalety i spuścił wodę, a nie? Nie, to jest w raid. Mam zdjęcia. O, tak byś to zrobił. Jak kulturalny człowiek. Kurde, co... Oho. O, fuck, 3 świeczki zgasił. Duchu. Kurwa. 5. To jest, mówię, w raid. A ty, ale patrz, jaki aktywny się zrobił. Duchu, rozkazuję ci opuścić to mieszkanie. W imieniu tego na górze stworzyciela nieba i ziemi masz opuścić te mieszkanie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciwko temu złu, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatane i duchy złe, które są zagubione, wypędź ich z tego mieszkania. O kurde. O, ty zgasiłeś znowu mi świeczki? Nie będziesz mi rozkazywać, duchu. Ja ci rozkazuję opuścić ten zegar. Nie możesz opętywać wiecznie tego głupiego zegara. Także raz, dwa, trzy, fikołek przez okno i nikt nie patrzy. Tak? Tupnąłeś? Masz focha, duchu? Aha, tak, teraz się bawimy fawanego. Dobra, wiedziałem, jesteś kubkiem. A wiesz, co ja robię z takim Pamiętasz, jak się zesrałeś do zlewu? Kołam się we własnym gównie, duchu. Hehe, family content. Tak? Cieszy cię to? Ja nie gadam takich rzeczy, bo to jest nudne, jak się gada kill attack. Ja nie lubię powtarzać jednej rzeczy przez godzinę. Ja wolę tworzyć coś nowego, tworzyć własny wszechświat w tej grze. Co? Czekaj, kto to powiedział? To ty, kamero. Ja cię obserwuję, ja cię widzę. Ty patrzysz. Na co patrzysz? Aha, na zdaw. Słyszałem, ty zmuchnął świeczkę, zrobi takie pfff. Dobra. Duchu, rozkazuję ci opuścić to mieszkanie. Opuść. Aha. Głodny się zrobił, zaczyna jeść drewno. Ufałkę mam wziąć, ale po co mam ufałkę? Duchu, opuść to mieszkanie. Co? Cieszysz Ria? Oho, ale jestem odważnym duchem. O, to moje mieszkanie, tak? Powiedział duch. Tego mam wyjąć kreta? Tego akurat nie zrozumiałem, kolego. Także powtórz to, co chciałeś napisać. Duchu, przestań gasić świeczki. Rozkazuję ci opuścić to mieszkanie. No właśnie widzę, że coś mi chyba... Oho, dobra, tamtego krucyfiksa już zjadł. Wiecie co? Mi się wydaje, że egzorcysta za niecałe 300 chyba już tutaj nic nie działa. Duch zaczyna mi dmuchać świeczki. Jakież to bardzo interesujące. Weź zrób coś sensownego może, co, kolego? Po co go banowałeś? Ale żeby jeszcze potrafił coś sensownego skleić? O, duchu, dobra. Ale przestań mi gasić świeczki, czy ja ci przeszkadzam? No, nie, no dobra. Guys, bo duch mnie nie chce już tutaj. Dobra, duchu, oddaję ci to mieszkanie. Masz zapalniczkę? A, nie, czekaj, nie oddaję ci zapalniczki. Wracaj. Kolejny gibon. No, nigdy nie widział kreta i ani tego drugiego. Nie no, w sumie chyba musiał widzieć, skoro wyszedł tam od mamy. Aczkolwiek, dobra, nie wyraźmy tego. Duchu, rozkazuję ci opuścić to miejsce po raz ostatni. No już nie ma krucyfiksów, ja stąd padam. Ema, do widzenia, egzorcyzm się nie udał. Cześć. Patrzcie, jak wykonałem wszystkie zadania, wiem jaki to jest duch. Pokczamp. Pokażę wam, że... O, to jest Banshee? Ty, ale przecież śla... Ej, teraz jestem zdziwiony.
No jest IMF-ka nawet, patrzcie jaka IMF-ka skoczyła tutaj. Ja myślałem, że to jest ten, w raid, co nie? Przez cały czas. Ale... Ale jak ty? A Sanity się traci podczas tego? W świeczkach? Ale ja byłem naprawdę tego, bo... Ona śladów nie zostawiała przecież tych... tam w kuchni jak postawiłem UV-kę. No nie ma IMF piątki, ale w raid nie zostawia śladów przy soli, tego przy soli. Chyba, że coś zmienili. Dobra, dajcie mi zobaczyć to. Wyjątkowe moce. W raid prawie nigdy nie dotykają ziemi, co oznacza, że nie można ich śledzić poprzez odciski stóp. Słabości? Sól działa na raid negatywnie. A Banshee? Lękiem Banshee jest krucyfiks i będzie mniej agresywna w jego obecności. Dobra, to trochę ma sens, ale ja długo nie miałem przecież krucyfiksa i byłem jedyny w chacie, także ona powinna mnie hantować raz po raz. Ale to było słabe, co nie? W sensie... Ona... śladów nie zostawiała jak weszła w sól. Ej, zawiodłem się na swojej dedukcji. Dziękuję, Jaland, za followka i witamy cię na cringe'owym imperium. O nie, miałeś dwa krucyfiksy, więc jak miało ciebie atakować? No nie wiem, tak po prostu sobie rzuciła we mnie nożem czy coś. Wykrwawiłbym się. Tak, to by miało sens. Cześć, wszechpotężny statywie. No ale dobra, no trudno, no. Nie udało mi się odgadnąć. To akurat było naprawdę smutne. Jalan, czy można zagrać? Ja gram póki co solo. Lubię samemu grać na początku. Weźmy coś raz z przedmiotem, no ale gdzie mam tutaj przedmiot? Nie ma przedmiotu. Dobra, lecimy next.